A jak pan postrzega leczenie alternatywne? Jak pan się zapatruje na te wszystkie metody, które polegają na tym, że zbieramy zioła? Samo sformułowanie jest niedopuszczalne. Medycyna jest oparta nawet nie faktów, jednoznacznych doniesień naukowych, samo sformułowanie alternatywa jest jakby błędne samo w sobie. Nie ma alternatywy. Jest doskonale opracowane definicje postępowania w aspekcie naukowym, badań klinicznych, standaryzacji światowej. A samoistne remisje zdarzają się? Cuda? Nie ma czegoś takiego. Czasem się zastanawiamy, czy ten efekt, który u danego pacjenta się wydarzył, był możliwy do przewidzenia i dlaczego jest na przykład taki długi, czy tak skuteczny, ale to się zdarza, ale tego nie rozpatrujemy w kategoriach cudu, no bo jakaś interwencja medyczna musiała być podjęta, czasem te efekty są nieadekwatne do tej interwencji, którą nam się wydawało, że podejmujemy. Jak kilkudziesięcioletnie przeżycia w raku drobnokomórkowym płuc, które dla kolegów tam w Anglii wydają się być nieprawdopodobne. My takie przypadki mamy. Oczywiście tam można podjąć dyskusję, czy była wtedy należyta diagnostyka histopatologiczna i tam sobie próbujemy to jakoś to zdefiniować w sposób głębszy, ale takie przypadki są. No, może one nie są do końca dobrze udokumentowane. I to bym rozpatrywał w takich kategoriach. Ten pacjent wtedy nie dawało się mu szans na 5-letnie przeżycie, a dzisiaj mija 20 czy 30 lat. I jest zdrowy. Jest zdrowy. A zdarzają się pacjenci, którzy nie chcą się leczyć? Słyszą diagnozę i mówią, dziękuję. Trzeba by to rozgraniczyć na dwie pule pacjentów. Na pulę pacjentów źle rokujących, którym nie dajemy szans i nawet czasem sami mamy wątpliwości, czy podejmować u nich terapie przyczynowe i nawet czasem sami ukierunkowujemy ich w tym, żeby tych czasem uporczywych terapii zaniechać. I to jest pewna populacja pacjentów. Natomiast na etapie jakimkolwiek innym, nie głęboko paliatywnym, uważam, że lekarz onkolog odpowiadający za decyzje terapeutyczne w tym przypadku, jeśli dopuszcza taką sytuację, że to pacjent podejmuje decyzję, a nie lekarz, to w jakim stopniu jego obciąża. Czyli innymi słowy, jeśli mój pacjent, ja jestem wewnętrznie przekonany, że dana terapia jest mu konieczna i niezbędna, to nie dopuszczam do tego, żeby on tej terapii nie podjął. Zdarza się to dla mnie marginalnie. Oczywiście takie przypadki się zdarzają, ale to są przypadki marginalne, epizodyczne absolutnie. Uważam, że to lekarz robi, nie spełnia oczekiwań pacjenta, jeśli nie doprowadzi, nie wyegzekwuje własnej decyzji, do której jest wewnętrznie przekonany. A zdarzają się chwile zwątpienia w pana pracy? Trudno tutaj jakoś... No w tej konkretnej specjalności, no trudno powiedzieć, że nie, bo wiadomo, że te rokowania i tak dalej, statystyki są tutaj nie tylko w Polsce, ale w całym świecie złe. W tych konkretnych rozpoznaniach, więc te porażki się zdarzają, natomiast ta reakcja emocjonalna nie może mieć wpływu na podejmowanie racjonalnych decyzji i dalszą pracę, więc trzeba to w miarę szybko odreagować, trzeba tam uciec na tą górę i w poniedziałek być gotowym do pracy. Jak będzie wyglądało leczenie za 20 lat w Polsce, jak pan myśli? Będzie skuteczniejsze? Czy może po prostu świat współczesny spowoduje, że tych nowotworów będzie jeszcze więcej i będą bardziej skomplikowane do leczenia? Przy takim pytaniu to od razu próbuję siebie postawić te 20 lat temu, kiedy wydawało się, ale to może jest też kwestia wieku i doświadczenia w tej branży lekarskiej, kiedy człowiek był tak napompowany tymi ideami, pomysłami,
na etapie dydaktyki i specjalizacji, jeżdżenia na te wszystkie i specjalizacyjne i inne kongresy, że wydawało się, że 20 lat to jest taka epoka, która wszystko zmieni, wszystko przełamie in plus. Gdyby w tej chwili na to patrzeć do tyłu, to na pewno nie jest to przełom. A statystycznie problem jest jeszcze taki, że w ciągu tych 20 lat my mamy fatalne symulacje co do poziomu zachorowalności. Gdyby ta zachorowalność za 20 lat była porównywalna z dzisiejszą, na pewno byłby widoczny jakiś przełom, ale na pewno nie rewolucja i nie uporanie się z problemem. Natomiast my znamy dzisiejsze statystyki symulacyjne co do poziomu zachorowań za 20 lat i one są dramatyczne. Nawet jeśli zanotujemy kolejny wybitny przełom czy rewolucję w onkologii, co w kilku lokalizacjach narządowych już ma miejsce, należy tak powiedzieć, to boję się, że nie będziemy w stanie sprostać temu wzrostowi zachorowalności. Czyli profilaktyka. Dbajmy też o to wcześniej, tak? No, żeby zakończyć jakąś rozmowę tak optymistycznie. Kolejne pana słowo prowokuje mnie do rzeczy takiej obrazoburczej, ponieważ wszyscy mówią profilaktyka, higieniczny tryb życia, etc. A ja niestety, mnie się ciśnie na usta opinia co do roli podstawowej opieki zdrowotnej lekarza rodzinnego, który uważam tutaj jest dramatycznie na złym poziomie. Czyli ta diagnoza lekarza rodzinnego jest taką podstawą do później ewentualnego nawet nie diagnoza, leczenia. Nawet nie diagnoza, współpraca z lekarzem rodzinnym. Pan nie pamięta, ja pamiętam idee, które przyświecały reformie ochrony zdrowia 20 lat temu. Tak jak w kwestii emerytur miały to być emerytury pod palmami, tak rysowano nam obraz idei lekarza rodzinnego, który będzie, że tak powiem, członkiem rodziny na każdym etapie, od kwestii prozdrowotnych, przez socjalne, etc., etc., będzie tutaj jakimś współpracownikiem, będzie monitorował sytuację pod każdym względem. Tak w krajach anglosaskich wydaje się, że jest. I taka była idea, natomiast sposób finansowania podstawowej opieki zdrowotnej na zasadzie ryczałtu od głowy per capita, czyli absolutnie chory system finansowania. Wizyta pacjenta chorego u lekarza rodzinnego to jest koszt, który obniża zysk, nie mówiąc o badaniach dodatkowych. Nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, którą ja obserwuję na co dzień, że w mojej dobrej rodzinie to wielu nawet nie wie, kto jest jego lekarzem rodzinnym. Nie wyobrażam sobie sytuacji, kiedy standardy monitorowania efektów, skuteczności leczenia, satysfakcji pacjenta na poziomie szpitalnictwa, na poziomie narzuconych reguł gry przez Narodowy Fundusz Zdrowia. U nas to jest standaryzacja, jest na każdym kroku. Pacjent przychodzi 5 razy pod rząd, od poniedziałku do piątku codziennie jest ankietowany przez lekarza, przez pielęgniarkę. Są kryteria oceny odpowiedzi leczenia. No, papierologia, która służy standaryzacji. A nie służy zdrowiu? Nie. W pewien sposób. Jedyne zastrzeżenia można budować w kategoriach obciążenia nas, pracowników ochrony zdrowia, proszę przy mnie nie mówić służby zdrowia, obciążenia jakby biurokracją, ale to wszystko jest pochodną też badań naukowych, gdzie się definiuje sposób postępowania i to potem jest przekładane na poziom, można powiedzieć, szpitala powiatowego. Proszę mi pokazać jakikolwiek sposób weryfikacji pracy lekarza rodzinnego i POZ-u. Proszę mi pokazać jakiś nadzór merytoryczny nad ich pracą. Proszę mi pokazać pacjenta. Mówi się o tym, że jest
określona pula chorych na cukrzycę, na nadciśnienie tętnicze i z naukowego punktu widzenia wiemy, że oprócz tej zdefiniowanej puli jeszcze jest połowa tych, który o tym nie wie. I obciąża się tym, poniekąd słusznie, no społeczeństwo, że się nie bada. Mhm. Ale jak można sobie wyobrazić, że Narodowy Fundusz Zdrowia, który finansuje podstawową opiekę zdrowotną na zasadzie ryczałtu, nie jest w stanie wyegzekwować od lekarza rodzinnego wpisu w dokumentacji pacjenta, że przynajmniej raz w życiu był wezwany, gdzie miał zbadane ciśnienie tętnicze, poziom cukru w surowicy, parametry miażdżycowe. Rzecz banalna z punktu widzenia dzisiejszych możliwości, nie wiem, statystyki, ale tu według mnie jest główny problem. Przecież to jest rzecz banalna do wyegzekwowania. Dotknął Pan bardzo ważnej kwestii i żałuję, że musimy już skończyć, natomiast mam nadzieję, że uda mi się jeszcze zaprosić Pana do rozmowy, która byłaby kontynuacją tego wątku. Naszym gościem był Grzegorz Sapeta ze Szpitala Śląskiego w Cieszynie. Dziękuję bardzo.